Okej, zacznę od tego, że mimo tego całego gadania w dwóch ostatnich odcinkach o tym, gdzie by to nie umiejscowić sklep na rogu, ostatecznie sklep na rogu i tak jest inaczej skonfigurowany niż w tamtych materiałach. Na sam koniec doszedłem do wniosku, że fajnie byłoby go ustawić inaczej. A więc aktualnie wygląda to tak. Sklep nie jest wcale na rogu. Postawiłem na ten wariant złożony. Miejsce zostało to samo, po prostu nie podobało mi się to, że część tego budynku wjeżdżała na tą jezdnię, mimo tego co wcześniej mówiłem. I też pozwoliłem sobie wprowadzić małą modyfikację, ten tutaj kawałek chodnika, w którym jest ta pani i ten stolik. On jest odczepiony z tego swojego domyślnego miejsca i po prostu przymocowany troszkę obok. Moim zdaniem to jest najlepsze, co się dało tutaj wymyśleć. Dzisiaj zostawimy sobie troszkę pojazdów, żeby też po prostu uszczuplić moją kolekcję zestawów nie znajdujących się w mieście, czyli taki typowo porządkowy odcinek, jaki miał już wcześniej miejsce. A więc montujemy mobilne centrum dowodzenia policji, czy coś w tym stylu, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa. Czyli taką ciężarówkę z przyczepą, w której mieści się no, po prostu mobilne centrum dowodzenia. W zestawie jest też motocykl, taki mini pojazd robusiów, jakieś figurki. Dodatkowo też, żeby to nie był zbyt krótki odcinek, dostawimy sobie pomniejsze radiowozy policyjne z innych zestawów i przy okazji troszkę porównamy. Tak się prezentuje nasz pojazd główny. Ciężarówka z kabiną kierowcy. Jest cela z rabusiem. Panią rabuś. Tutaj mamy otwieraną część, gdzie znajduje się całe centrum dowodzenia. Siedzi jakiś pan policjant przed monitorami i robi na pewno bardzo ważne rzeczy. Druga otwierana część kryje pod sobą motocykl. Oczywiście, żeby on mógł wyjechać, to trzeba mu tutaj otworzyć. U góry, jak to zwykle bywa, znajdują się jakieś urządzenia radarowe, jakieś anteny i inne pierdoły. Warto tutaj dodać, że całość jest dość długa i to ma znaczenie, jeżeli chcemy umieścić pojazd w mieście, w którym każdy centymetr tak naprawdę trzeba planować. Ja nie będę się jakoś specjalnie tutaj rozwodził nad tym, gdzie to umiejscowić. Po prostu tutaj dokładam to na to miejsce, gdzie jest wolny fragment jezdni. Ewentualnie po prostu się to później przeniesie. No to jest pojazd, więc przeniesienie tego nie stanowi żadnego problemu. Kolejnym pojazdem policyjnym, który dołożymy sobie do miasta, jest ten radiowóz. Znajdziemy go w zestawie chyba, który nazywa się Szybki Pościg, czy coś w tym stylu. Na pewno tam jest jakiś pościg w tytule. I jest tutaj główną atrakcją tak naprawdę ten helikopter, taki dość spory helikopter. Nie wiem, czy będziemy go ładować do naszego miasta, jeśli tak, to na pewno to będzie później. Dołożymy też pewnie ten pojazd tutaj znowu rabusiów, ale teraz się skupiamy tylko i wyłącznie na tym radiowozie. Pomyliłem radiowozy, ten, który wam wcześniej pokazywałem, to był ten. Tak naprawdę na tym zestawie znajduje się ten z numerem 02, a ten bez numeru to jest nowy zestaw z tego roku, który można kupić osobno. I tak właśnie pomyślałem sobie w związku z tym, że te radiowozy są do siebie tak podobne, to fajnie by było je ze sobą porównać. Ten z dziesiątką to jest radiowóz, który już widzieliście to w pierwszym odcinku, bo znajduje się on w zestawie z posterunkiem policji. To
jest dwójeczka, został z helikopterem. I ten najnowszy z tego roku, bez numeru. Taka ciekawostka, nie wiem czy wszyscy to wiedzą, ale na numerach rejestracyjnych aut zawsze jest numer zestawu, z którego pochodzą. Wszystkie trzy radiowozy są dość podobne. Jak widzieliście sami, no pomyliłem się co do nich. I myślę, że no nie jest to wcale trudne. Pierwszy wyróżnia się dłuższą maską i tym, że w środku jest pani, a nie pan. Pierwszy i drugi mają spoilery. Ten drugi ma tylko napis police. Oba mają taki sam napis na masce. Kolorystycznie o wiele więcej białego niż niebieskiego w porównaniu do tych dwóch. Z tyłu z kolei tylko ten drugi nie ma rejestracji. Jeśli miałbym wybrać ten, który mi się najbardziej podoba, no to chyba miałbym problem. Jeżeli wam się któryś zdecydowanie bardziej podoba, chętnie się o tym dowiem, możecie pisać o tym w komentarzach. Moim zdaniem chyba jednak wygrywa ten pierwszy. Okej, pierwszy radiowóz wraca na swoje miejsce, czyli tutaj do garażu na posterunku. Drugi niech będzie, że prowadzi tą większą furgonetkę. A trzeci pilotuje, eskortuje mobilne centrum dowodzenia.